Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku z The Coffin of Andy and Layli. Moi drodzy, jak widzicie mamy język polski, który w sumie został przetłumaczony przez fanów tej gry. Więc panie Hesiak, Flafiku oraz Sikor, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Ja nie powiem, bo ja sam już miałem ochotę w sumie dotłumaczyć tą końcówkę gry. Ale no, gdy zobaczyłem, że wszystko gotowe, no to w sumie czemu nie? Czemu nie? No i moi drodzy, oczywiście kontynuujemy sobie tą naszą grę. Wyszła nowa wersja 2.08. Nawet tego nie zauważyłem. Więc tak, ostatnio bodajże ruszaliśmy sobie do naszych rodziców, tak? Podkazana mi jest otwarta tylko w sezonie letnim. W końcu nie muszę tego tłumaczyć. Jezu, jak miło, miło w końcu polską w grę ogarnąć. Coś pięknego. Do strony jest więcej miejsc parkingowych. Musiałem delikatnie mikrofon poprawić. Uff. Dobra, co mamy na górze? W ogóle da się przejść na górę? Chyba nie. Ruszajmy. Mamy mało czasu. Niedługo wrócę z pracy. I musimy tak czy inaczej iść w prawą stronę. Witamy w chuj wie jakim parku narodowym. Zawsze miło kilka słów pokrzepienia w naszą stronę. Park chuj wie jaki. To nie może być to. Zobacz jak to ładnie wygląda. To na pewno jest to. Brzmiała szczęśliwie, kiedy opowiadała o jej nowym domu. A jak oni mają na nazwisko? Co to znaczy, jak? Nie wiesz? W sensie, jak jest napisane na drzwiach? Wybrali nazwisko taty czy mamy? No, taty. Tak, to raczej działa jak się żenisz. Po co mieliby zmieniać nazwisko? Nie wiem. Może, żeby nas zmylić? Brzmisz, jakbyś myślała, że nie chcą, żebyśmy ich znaleźli. Tylko tak myślę. Dobra, znajdźmy dom państwa Graves. Czyli nasi rodzice mają nazwisko Graves. Graysonowie. Zaraz będą Simpsonowie, jestem pewny. Smithowie. To też nie. W śmieciach nie możemy pogrzebać niestety. Państwo ohydni Brzydale. Też piękne nazwisko. Petersonowie. Rodzice będą tu. Nie, państwo Jones. I co, tutaj? Aha, tutaj są. Nie pukaj. Nikt nie odpowiada. Dobra, nie ma ich. Znajdźmy jakiś sposób, żeby się tam dostać. No nie wiem, może tędy? A, podwórko. Kurde, zobacz na tą chatę. Mają nawet ogródek. Nieważne, weźmiemy co możemy i idziemy. Widzę okno otwarte, no ale to zaraz. Patyk. No, kurwa świetnie. Nawet mają ogródek, hej. Jedna z desek jest poluzowana. Tylne drzwi są zamknięte. No, co było raczej logiczne. O, chyba okno jest otwarte. Dosięgniesz? Nie. Ale patyk już dosięgnie. Nie? A, zdobywasz deskę, okej. Podkładasz deskę. Kurna, dalej nie sięgam. Podsadź mnie. No i jak? Niedobrze. Okno jest uchylone, ale przez zatrzask go nie otworzymy. Cholera, nie sięgam. Ja wiem co. Lepatiką. Dzień dobry. Teraz możemy tutaj to ogarnąć. Dobra, spróbujmy. Aha! Andrew pomaga ci wejść przez okno. Podaj rękę, podciągnę cię. Dzięki. Mogłabyś po prostu otworzyć mi drzwi? No tak, tak też można. Logiczne, ale otwórzmy drzwi. Ale co chwilę. Co oni tu w ogóle mają? Odkręcasz kran, ale nic nie leci. W toalecie nie ma wody. Lepiej z niej nie korzystaj. Paremont. No tak, kurwa, dzieci głodują, ale tu remont. Witam, witam. Dziękuję. Nie tak szybko. Co się mówi? Dziękuję.
Źle. Coś innego? Wyjątkowo dobrze wykonana robota. To, co zrobiłeś, było naprawdę wzorowym zachowaniem. Tak. Żeby z taką gracją i wdziękiem otworzyć takie drzwi. Oszałamiające, cudowne, zapierające dech w piersiach. To tylko kilka słów, zdolne opisać swoją zdolność do wymywania się. Mogę już wejść? Wyrażam zgodę. Super. Rozdzielmy się, nie chcę tutaj być dłużej niż to potrzebne. Hej, chciałam czegoś się dowiedzieć. Teraz? Nie mamy na to czasu. No dobra. Dobrze, potem mi powiesz. Dobra, są jakieś listy. Bardzo nam przykro z powodu tego, co się stało z waszymi dziećmi. Bóg działa w różne sposoby. Nie przejmuj się, to nie twoja wina, tylko wola boska. PS, skoro Andrew nie skończył studiów, może oddasz jego książki mojej córce? Są one strasznie drogie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego dla ciebie i męża. Nigdy mi nie mówiłeś, że odszedłeś ze studiów. Bo nie odszedłem. Tylko miałem przerwę, dopóki mnie nie wypuścili z kwarantanny. Ale w obecnej sytuacji mogłabyś powiedzieć, że je rzuciłem. No to mają pecha. Wszystkie podręczniki spłonęły. Ciekawe. Ciekawe, kto jest taki kurwa spany, że chciał wyłudzić książki. No w sumie po co miałoby się zmarnować, nie? Kominek. Oni mają cholerny kominek, Andrew. No i... Kominek to jest luksus. Kto normalny ma takie coś w domu? No ja mam. To chyba nie aż tak luksusowe. Przynajmniej w starszych domach. A czy ten dom wygląda na stary? Chuj wie. Ej, no w sumie też nie mam luksusu, ale kominek mam. Z tego telefonu matka nigdy nie dzwoni. Brzmi logicznie. Nie ma nas na zdjęciach. Interesujące, nie? Niby czemu? Nie wiem. Trochę czuję się obrażony. W naszym mieszkaniu w ogóle nie było zdjęć. Prawda? Ale tutaj są, więc czemu nas na nich nie ma? Pewnie jesteśmy za brzydcy, żeby nas postawić na widoku. Ja. Pewnie masz rację. Powinieneś powiedzieć, że jestem ładna! A ty powinnaś okradać ten dom. Do roboty. Oj tam, oj tam. Nie chcesz wiedzieć, co twoi rodzice robili na tym łóżku. No, ruchali się pewnie. Czapka jest zamknięta. Tak samo było na poprzednim łóżku, więc wiecie, tylko komentuję. Czapie są ciuchy. I zabawki, w tym lina. Zamykasz szafę. Czyli ktoś tu się bawi w... Dobra, nie będę mówił. Nie wiem, czy mi wolno. A w lodówce nie ma za dużo. No, przynajmniej tutaj są wspólnie zgodni. Po co ten stołeczek? To drabinka w sumie, nie stołeczek. Dobra. What? Ej, czemu tam jest jakieś łóżko? Czapka jest zamknięta, właśnie potrzebujemy klucza jakiegoś. Jakiegoś klucza. Dobra, czemu to jest łóżko? Twoi rodzice żyją tutaj tylko od paru miesięcy, a ich piwnica już ma pełno gratów. Do tego mają kolejne łóżko. Najwidoczniej z pieniędzmi nie ma problemu. A biorąc pod uwagę to łóżko, ze znajomymi również. Oj, coś mi się wydaje, że to będzie grubsza sprawa. Alko suszarka. Wasi rodzice żyją w luksusie. Kurwa, no to idąc tym tokiem myślenia, ja też jestem luksusowy. Też mam pralko suszarkę. Dekoracje na święta, głównie świeczki. Dekoracje na święta, głównie światełka. Na święta, głównie światełka, tak, Shiro. Na stole leżą jakieś dokumenty dotyczące zakupu domu. Leży jeszcze klucz. Zdobywasz klucz do szafki. Metalowa skrzynia ze śrubokrętami. To też się może przydać. Więc o tej na górze, ta faktycznie działa. Mogę wziąć prysznic? Nie. Odpływ wydaje się zapchany, ale to nie jest twoja sprawa. Mop wyśmienitej jakości. Brudne pranie na szczycie góry leży... Brudne pranie, na szczycie góry leży seksowna bielizna. Ohydne. No w sumie fakt. Substancje do mycia, między innymi ocet.
Gumowe rękawiczki. Standardowo mnie podbusiło. Kurwa, ja nie wiem, co z tą chorobą. Dobra. Andrew? Nasi rodzice mają nowe, interesujące zajęcia. Powiedz mi o nich. Może lepiej nie. Ale teraz już wiem, czemu mama tak nalegała na naszą wyprowadzkę. Oj, tam wiązanie i te sprawy. Rośniesz, zrozumiesz. O, znalazłeś klucz. Super. Co tam jest? Nie ma żadnej biżuterii. Za to są jakieś papiery. Jest tam napisane. Drodzy Państwo Graves, zdecydowaliście się na odszkodowanie za szkody spowodowane błędem naszej firmy. Nasz przedstawiciel chętnie się z Państwem spotka. Prosimy o kontakt przy najbliższej okazji. Przeglądasz dalej i coś zwraca Twoją uwagę. Karta zgonu. Ashley i Andrew Graves. A? A? Nie wiedziałam, że od 3 miesięcy nie żyjemy. Co to do cholery jest? To wyjaśnię, czemu mama nie chciała, żebym do niej dzwoniła. Musiała się bać połączeń od ducha. To... Ktoś wszedł do domu. O cholera! Przecież oni jeszcze powinni być w pracy. Szkoda, że zmarnowałeś wszystkie pociski. I tak byśmy nikogo nie strzelali. Czy ktoś tu jest? Hej, mamo! To tylko my. What? Dzień dobry. Andrew? Co wy tu robicie? Niespodzianka. Przyjechaliśmy w odwiedziny. O, no dobra. Czemu już jesteś w domu? Zwolnili cię z roboty? Dzisiaj miałam wolne. Wyszłam tylko do sklepu. A jak wy tu weszliście? Zostawiłaś otwarte drzwi. Następnym razem powinnaś uważać. Naprawdę? Pomogę ci z zakupami. Dzięki. Powinieneś był mnie uprzedzić o waszych odwiedzinach. A może coś do picia? Gdzie trzymacie kawę? W szafce. Ale co z waszą kwarantanną? A masz mleko? Pewnie, tylko pójdę umyć twarz. Co ty odwalasz? Na razie nic nie rób, proszę. Zrobię kawę. Zaraz. Ona coś kurwa kombinuje. Cześć, kochanie. Czemu nie odbierałaś? Ashley, nie mogę ciągle słuchać twojego narzekania. Przynajmniej mogłaś nam wysłać jedzenie. Po co? Przecież oni się wami zajmowali. Dalej w to kurna wierzysz? Nie powinnaś teraz zawracać głowy, Andrew. Przynajmniej go to obchodzi. Popłacz się. Ona ma teraz wyjebane totalnie, kurwa. Rodzice roku, naprawdę. Dorebka mamy. Zdobywasz trochę kasy. I tak na nic ci nie wystarczy. Definitywnie tutaj coś się będzie działo zaraz. Zaraz nam chyba ktoś nastuka. Andrew rozpakowuje zakupy. Mięso, wino. Chyba mieli jakieś plany na tą noc. No dobra. Kawa, jak mam zrobić? O, to jest kawiarka. Robisz kawę. Widziałam wiadomości. Co się stało? A co cię to? Au! Ewakuowali nas, a potem pozwolili nam się rozejść. Pasożyty raczej spłonęły w ogniu. A? Interesujące. W wiadomościach mówili, że nikt nie przeżył. To bardziej przyciąga uwagę widzów. Tak czy inaczej, żyjemy i tu jesteśmy. Nie jesteśmy poparzeni ani pełni pasożytów. Cieszę się, że jesteście cali. Ja, widać. Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo widać. No, więc o wiele lepsze od naszego mieszkania, nie? Skąd na to masz pieniądze? Wygrałeś w końcu w loterię? Ha, chciałabym. Ten dom wymaga napraw, ale okolica jest piękna, nie uważasz? Idealna wymówka od odpowiedzi. Nawet czasami organizowane są grille. Takie wielkie jak w serialach.
Myślałem, że to fikcja, a jednak takie coś naprawdę istnieje. Pewnie odstajesz jak cholera. Zdziwiłbyś się, bardzo mnie lubią. Ale to pewnie przez to, że tak pysznie gotuję. Szkoda, że Aś nie odziedziczyła tego po tobie. Hej, co ty gadasz? Reszta rozmowy jest strasznie nudna. Nic do niej nie wnosisz, bo nie wiesz, co tam Andrew powymyśla. I tak nie chciałaś gadać z twoją matką. No, fajnie było was widzieć. Niedługo wróci tata. Powinnam przygotować kolację. Nie musisz, ja się tym zajmę. Dobrze wiesz, że sugerowała wam, żebyście stąd spadali. O tak, bardzo chcę z nim pogadać. Pewnie nam naopowiada o tym remoncie. Dobra, a może sobie odpoczniesz? Ja coś nam przygotuję. Dobra, położę się. Dziękuję. Matka wychodzi. Jesteś Andrew. Jakimś cudem wasza szybka akcja zmieniła się w kolację dla całej rodziny. Na co czekasz? Zacznij gotować. Nagadałeś, to teraz zrób to, co obiecałeś. Dobra. Gdzie jest matka? Leży sobie? Miała się położyć, dzieduwa. Zaśpi na dole na łóżku? On cały czas przy prakosuszarce. Czy wy się kiedyś z sobą męczycie? Cały czas. Słyszałem, że rozłąka powoduje, że bardziej się kochamy. To jest ostatnia rzecz, jakiej obecnie potrzebuję. Jeszcze bardziej kochać tą kobietę. No, mamusia jest dosyć specyficzna. Dobra. Mamy gotować, tak? To ugotujmy coś. Co my tam mamy? Mama kupiła mięso. Pewnie zrobiłbyś coś z niego, gdybyś wiedział jak. Ale masz Ashley. Nie masz nic do pokrojenia. Suszarka na naczynia i blender. Zlew. Nie wiesz jeszcze co ugotować. O, przeglądasz książkę, żeby znaleźć coś łatwego do zrobienia. Co? Dam sobie radę i coś ze sobą zrób. Okej. Co jest? Nic. Chcesz wciągnąć tą uciążliwą sukę w twoje ramiona, dopóki się nie uśmiechnie? Ale wpychasz ten pomysł głęboko w zapomnienie, gdzie pewnie zostanie razem z innymi pomysłami, których chciałabyś nie mieć. Tak czy inaczej, na razie dajesz sobie spokój. Zobacz receptury na zupę. Potrzebujesz mięsa, ziemniaków, marchwi i cebuli. Wszystko pociachaj i wrzuć do garnka. No dobra. Zdobywasz mięso. Gładesko, tak? Kroisz mięso. Wszystko pokrojone. No dobra, tylko tak. Tam była cebula, tak? Kurwa, już nie pamiętam. Ziemniaki, marchew i cebula. Skąd wziąć marchew, ziemniaki i cebulę? Tu chyba nic nie było. Mięso to bym wiedział skąd wziąć. Mamy matkę jeszcze, ale... A, dobra, wiem. Marchew. Fajnie, że nasi rodzice mają ogródek z takimi pysznymi warzywami. A my byliśmy głodzeni w mieszkaniu. Pokazuje, jak bardzo im na nas zależy. Spokojnie. Kiedyś też będziemy mieli ogródek. Na razie musimy jakoś rozwiązać nasz obecny problem. Widziała nas. Nie zostawimy żadnych świadków. Nie tak szybko. No kurwa, oczywiście. Proszę, pozwól mi pomyśleć o tym wszystkim, dobra? Czujesz, że chciałaby powiedzieć coś więcej. Ale wiesz, że nieważne jak odpowiesz, zacznie się kłótnia. Dlatego na razie masz to gdzieś. Zdobywasz marchew. Zdobywasz cebulę. I zdobywasz ziemniaki. Miałem to umył najpierw. Ale widzę, że nie muszę. Ziemniaki, cebulę i marchew. Czy ty użyłeś tasaka kultysty, żeby to pokroić? Tak. Coś nie tak? Mam nadzieję, że go umyłeś. Nie pobrudził się. Dobra, to raczej wszystko. Wrzucasz wszystko do garnka i czekasz. Dobra, zaraz nie wytrzymasz. Ashley, widzę, że coś się dzieje. Gadaj. Muszę ci coś powiedzieć. Ale musisz mi obiecać, że się zgodzisz. Tego absolutnie nie obiecam. No dobra, to nie.
Weź się ogarnij, co ci jest? Ach, będziesz o tym non-stop nawijał. Naprawdę chciałam, żebyś sam do tego doszedł. Ale skoro tak się nie stało, pozwól, że ci powiem wprost. Musimy ich zabić. Nie. Nawet tak nie rób. Potrzebuję dusz, żeby naładować to coś do proroczych snów. Serio? Czy tylko szukasz wymówki, żeby ich zabić? Bardzo interesujące, że powiedziałabyś mi o tym, kiedy już tu jesteśmy. Starałam ci się wcześniej powiedzieć, ale miałeś mnie gdzieś. Poza tym, myślałam, że samemu na to wpadniesz. Przepraszam, że czegoś od ciebie oczekiwałam. Muszę pomyśleć. Niby o czym? Oho, ojciec przyszedł. Hej dzieciaki, fajnie was widzieć. Powiedział tata z entuzjazmem ryby w odrze. Jedna niezwykła męcząca kolacja później. No, to była ciekawa konwersacja. O czym my rozmawialiśmy? Tak czy inaczej, przepraszam dzieci, jestem zmęczony. Idę spać. Posprzątacie po kolacji? Nawet nie czeka na odpowiedź. Pozbierano naczynia. Dobra, umyjmy to. Nie mogę tego zrobić. Czego? Naczyń, kradzieży czy morderstwa? Ani kradzieży, ani morderstwa. Im bardziej o tym myślę, tym trudniejsze się to staje. Wystarczy jedno zgłoszenie na policję i już jesteśmy na radarze. A jeżeli coś się stanie z naszymi rodzicami, jak myślisz, kto będzie głównym podejrzanym? Na pewno nie ich martwe dzieci. Czy te dokumenty były w ogóle prawdziwe? Tak czy inaczej, biedne rodzeństwo Graves pewnie spłynęło w pożarze. Zaufaj mi, wystarczy, że jedna osoba zacznie grzebać. I nagle okazuje się, że nie tylko żyjemy, ale policja stoi i nas czeka za naszymi drzwiami. Już lepiej by było okradać przechodniów, z którymi nic nas nie łączy. A czemu jesteś taki przekonany, że ta szmata na nas nie doniesie? Już nas raz sprzedała. Jeżeli mi wcześniej uwierzyła, to nic nie powinna zrobić. Ona i tak jest osobą, która nie mieszałaby się w takie rzeczy. Wiedziałam. Kurwa, wiedziałam. Co? Ty chcesz być taki ostrożny. Ale kiedy przychodzi co do czego, to nagle masz wyjebane. Jeżeli myślisz, że wszystko będzie dobrze, to czemu nie zostaniesz i nie będziesz grzecznym synkiem? Podobało ci się, nie? Tak ładnie się dogadywaliście. Wiesz, że tylko utrzymuję pozory, nie? Ona też. Zawsze tak było. Ashley, żartujesz sobie? Okej. Słuchaj, ciebie wybrałem. Ja wybrałem ciebie. Więc jeżeli ktoś tu jest szczęśliwą rodziną, to ty i ja. I według ciebie nie jestem szczęśliwa? Już o tym wiedziałam. Pierdalaj, wiesz o co mi chodziło. Gdybyś słuchała się naszej umowy, wszystko byłoby dobrze. Zachowuję się. Nie zachowujesz się. Ale i tak to nie o to mi chodzi. Zgodziłam się zachowywać, a ty zgodziłeś się na to, że jest tylko nasza dwójka. Śmieszne, bo ja pamiętam o zgodzeniu się na pogrzebanie Andy i Layli. To jest śmieszne, bo źle chyba pamiętasz. Pamiętam dobrze, tylko dlatego tu jestem. Więc pewnie mnie źle zrozumiałeś. Co? Jak coś ci się nie podoba, to może zaczniesz mamusią jako jej grzeczny morderca. Zostaniesz mamusią. Czemu mnie tak zostawiasz w cholerę? Czemu mnie nie zostawisz w cholerę? Boże, coś się z tobą jest nie tak. Nie wiem czemu. I tak mnie już nie lubisz. To ty mnie nie lubisz. Tobie zależy tylko na Endym. Masz pecha, bo Endiego już nie ma. Masz rację. Nie lubię Andrew. Przykro mi. Bo będzie tylko Andrew. To nie jest na to dobry moment. Chodźmy stąd, potem pomyślimy nad kasą i tym czymś. Jeżeli i tak wychodzimy, to można naładować to coś, co nam pomoże. Ja rozumiem, ale jeżeli teraz wyjdziemy, nikt nas nie będzie szukał.
Andrew, nigdy nie uwierzę w to, że ta kobieta potrafi się zamknąć. Ehem. O czym wy rozmawiacie? O niczym. Czegoś potrzebujesz? Jak groszek w stronku. Nie macie żadnych znajomych, u których moglibyście przenocować. Aha. Po prostu nie mamy tutaj miejsca. Mimo, że ten dom jest o wiele większy niż mieszkanie. Poza tym, jesteście już dorośli. Nie wiem, jak inaczej mam to powiedzieć. Nie, to... Tak. I tak nie planowaliśmy tutaj kurwa żyć. Dzięki za zaproszenie. Ale przecież możecie czasami u nas zostać. Po prostu nie możecie tutaj żyć w nieskończoność. Ja, rozumiem. Ale skoro już jesteście, to nie będzie problemu z jedną nocą. Ale od jutra musicie znaleźć sobie dach nad głową. A najlepiej dwa. Będzie ciężko po tym, jak wszystko, co mieliśmy, się spaliło. Nawet nie wiesz, co można sobie kupić, kiedy masz pracę. A propos, jutro mam zmianę z rana. W piwnicy jest łóżko. Andrew, ty śpisz na kanapie. Dobra, dobranoc. Dobranoc. No, idziecie spać? Jeszcze nie jestem zmęczony. Jesteście pod moim dachem, więc natychmiast pójdziecie do łóżek. Spać albo wyjazd z domu! Udajesz, że śpisz, dopóki twoje rodzice nie zasną. Nie cierpisz zasypiać. W dzień Ashley ciągle coś chce i cały dzień nie masz chwili spokoju. Ale w nocy, tam ze swoimi myślami, nic ci nie może z nimi pomóc. Blablabla. Nie wiem, co mi jest. Naprawdę chcesz o czymś się pokłócić z Ashley, ale zasypiasz. To jakaś taka pasta jak strażnik lodówki. To jest bardzo podobnie. Zamrażarka nie jest pełna pełnego... No ja pierdolę. Nie jest pełna... Bo. W zamrażarce bardzo brakuje ludzkiego mięsa. Aha, nie jest pełna ludzkiego mięsa. Okej, rozumiem. Kultysta. Witam, sąsiedzie. Czy przybyłeś po to, by zabrać słodkie cukiereczki? Cukierczyki. Ja takiego słowa nie znałem. Brak ciała w moim istnieniu, nie jestem w stanie ci ich oddać. Nie rozumiem. Brak ciała w moim istnieniu, nie jestem w stanie ci ich oddać. Aha, okej. Najwidoczniej wszystkie duchy tak gadają. Tak, nawet te, które niedawno się tu pojawiły. Czytałeś za dużo poezji. Bądź czujny, młody panie Graves. Nadszedł czas na twoją kompartementację. Gdyby nie było jeszcze tak napisane. I tak mam problem z czytaniem. Teraz. Co to jest? Zbywasz kończynę. No, tędy nie można. Tędy można. Patelnia jest pusta. No ta. Ashley jedną usmażyła. What? Nie ma klamki. Bieżnik jest pusty. Co się tu dzieje? Kim ty jesteś? A ty co tu robisz? Lily, o! Ja... Wiesz co, w sumie nie odpowiadaj. Badaj, nie powinnaś już istnieć. Kto to mówi? Ty? Nie jesteś moim szefem, Andy. Nieważne. Przestań mnie śledzić, gówniarzu. Jadu, zostaw mnie. O, tam jest ciemno. Dobrze, że mam świeczki. Super, daj. Nie ma mowy. Grzecznie zapytaj, zabij ją. Łapiesz Lely za jej mały kark i lekko go skręcasz. Ej, co do cholery? Ale ten mały gnojek ci ucieka. Co ty odwalasz, ty psycholu? Trudno, to i tak tylko sen. Większość ludzi i tak nie chciałaby zabić dziecka. Ale ciebie to i tak nie rusza. No raczej. W niektórych snach ludzie myślą, że mogą latać. A mi śni się takie coś. Dobrze ci tak, dupku.
Nie ma czego zapalić. Do góry. O, ja się tym zajmę. Laili wkłada świecę na stojak. Nic się nie dzieje. Nie ma za co. Zapalasz świeczki zapalniczką. Dobra, tędy. Chyba to mam. Chyba nie. What? Cholerny labirynt. O! Co chcesz się dzisiaj pobawić? Nic. Do łóżka. Nudy. Mam to gdzieś. Idź spać i najlepiej nigdy się nie obudź. Nie chcę spać. Chcę rysować. To sobie rysuj. Tylko nigdzie nie odchodź. Nie narysuję nic bez moich kredek. W sumie, gdybym miała nóż, dałabym radę z czerwonym. Znajdę ci te kredki. Dzięki, Andy. Jesteś najlepszy. Biały szum. Telewizja jest do dupy, nawet w twoich snach. I bardzo dobrze. Zostałeś chłopcem na posyłki kogoś, kto już nie istnieje. Gratuluję. Musieliśmy jej kark skręcić, ale się nie udało. Tutaj ktoś jeszcze jest. To jesteśmy my? To jest Andy? A, Julia. Cały dzień byłaś cicho. Co jest? Nie, to... To nic takiego. Właściwie ostatnio myślałam o czymś ważnym. Ale nie wiem, czy powinnam o tym mówić. Jak już mi powiedziałaś, to dokończ. No okej. Okay. Tylko proszę, nie gniewaj się. Czy ja jej kiedykolwiek coś zrobiłem? Wiesz, że mi możesz wszystko powiedzieć. Ja... rozmawiałem z moją siostrą o tym, co powiedziałeś. I się ze mną zgadza, że może to... Może byłoby lepiej, gdyby Ashley nauczyła się samodzielności. Nawet dla samej siebie. Wiesz, o co mi chodzi. I może dla nas też. Byłoby fajnie, gdybyś częściej mógł do mnie przychodzić. I nie odwoływać już tylu rzeczy. Przepraszam. Nie gniewam się na ciebie. Nie mogę jej do niczego zmusić. Nie, ale możesz... No wiesz, czasami ją zignorować. A gdyby twoja siostra czegoś potrzebowała? Pomogłabym, ale tylko jeżeli ona naprawdę czegoś potrzebuje. Może i tak. Przepraszam, nie powinnam była tego mówić. Ani o tym wspominać. Nie, jest okej. Najwidoczniej jeszcze przeżywam to, co stało się z twoją przyjaciółką. Ashley też, tylko ona stara się to ukrywać. Więc pewnie dlatego taka jest. Naprawdę nie odnoszę takiego wrażenia. Jak na kogoś tak irytującego, zaskakująco trudno jest ją rozszyfrować, prawda? Ogólnie rzecz biorąc jest trudna. Przepraszam, możesz powtórzyć? Nie, nic nie mówiłam. Tak czy inaczej, nie chcę dopuścić do tego, żeby skończyła tak samo. Ani ty, ani ona. A więc muszę cały czas was pilnować. Dopóki ze mną jesteś, nic mi nie będzie. Związałabyś dla mnie włosy? O nie, znowu będziesz się ciągał. O, ale przecież tak chłopcy okazują miłość. To nie jest fajne. Pewnie dalej tęskni. W sumie nie minęło jeszcze tyle czasu. Po prostu o niej zapomniałem przez to wszystko. Ale ja tu widzę Laili. Ktoś nieprzerwanie patrzy się do pokoju. Definitywnie to jest Laili. Śmietnik jest pełen listów, głównie gruźb. Sterta zdjęć i notatek, które ceni sobie twoja dziewczyna. W sumie, które ceniła sobie twoja dziewczyna. Twoja była.
Ciebie by na nich już raczej nie było. Zdobywasz kredki. Podręczniki twojej byłej. Czego ty niby szukasz, zboczeniec? Masz 127 nowych wiadomości. O nie, nie ma mowy, że będziesz teraz tego odsłuchiwał. Słuchaj, nie wiem jaki masz kurwa problem. Dźwięk jest rozmyty, ale ten głos rozpoznałbyś wszędzie. Mówiłam, żebyś się odjebała. Myślisz, że co? Że jesteś w jakiś sposób specjalna? Jesteś tylko kolejną dziurą, do tego nawet nie pierwszą. Ma wiele innych dziwek, takich jak ty. Ciesz się tym, co masz, bo niedługo pewnie mu się znudzisz. Ooo. On jest z tobą tylko dlatego, bo jest mu przykro. Jesteś brzydką szmatą z martwą przyjaciółką. Pospiesz się i się zabij. A kiedy trafisz do piekła, zapytaj się twojej koleżanki o to, co się z nią stało. Byłabyś... Zdziwiłabyś się. Zdechnij, ty głupia dziwko. Idź się potnij. Tym razem porządnie. Myślisz, że jesteś ode mnie lepsza? Tylko do tego, że może cię dymać, a mnie nie? Myślisz, że na tym polega miłość? Jesteś zwykłym lachociągiem. On nigdy nie będzie cię kochał. Nie tak, jak kocha mnie. Jestem jedyna, jestem jego wszystkim. Jestem sekretami, których nigdy nie usłyszysz. Kiedy problemy go przewyższają i nie ma komu się zwierzyć, to nie ciebie szuka, tylko mnie. Wystarczy już. Dobre, zaczęło mi się podobać. O, nigdy więcej nie zobaczysz. I to, że za bardzo się tym nie martwisz, sprawia, że się martwisz. Ej, dobra, to mi się podobało. To było fajne. Jestem złym człowiekiem, kurwa. Tak, dzięki. To powinnam narysować. Nie chciałbym rujnować twojego artystycznego geniuszu moimi głupimi pomysłami. Dobrze mówisz. Dobra, w zamian za pomoc dam ci tę świeczkę. Traktuj ją ostrożnie, tak jak mnie. Podpalę ją. Nie fajnie. Przynajmniej będzie jej ciepło. Zdobywasz świeczkę. Coś jeszcze może do powiedzenia? Layli jest skupiona na rysowaniu. Uhuhu. Dobra. Moi drodzy, najprawdopodobniej ja pociągnę już dzisiaj do końca ten rozdział. I możliwe, że wam po prostu to podzielę. Podzielę na dwa, więc jeżeli zobaczycie cięcie w jednej chwili z odcinkiem, to najprawdopodobniej po prostu dlatego, że wyszło mi tyle odcinka, że podzielić na dwa. Dobra, idziemy dalej. Ashley. Znaczy, Ashley i tak by ją zabiła. W końcu nie mogłeś zostawić żadnych świadków. Dalej się zastanawiasz, czemu nikt o niej nie wspomniał. Na pewno ktoś ją znalazł, zanim spalił się wasz blok. Czy toczy się śledztwo? Czy jesteś jedynym podejrzanym? Poza tymi pytaniami nie obchodzi cię to. Muszę się napić, mi chyba gardło wyschło. My nagrywam to na 11.45. Odcinek ma wyjść o 14. Ciekawe. Znaczy o 18, nie 14, Boże. Tego zabiłeś, żeby ochronić Ashley. Niczego nie żałujesz. I tak, kiedy was jeszcze karmili, ten zawsze się na nią gapił. A nie, żałujesz jednej rzeczy. Chciałbyś zabić go wolniej. Tego musiałeś zabić, zanim zabił was. Trochę martwi cię fakt, że ktoś wynajął go, żeby was zabić. A co nasze ofiary? No tak, bo to jest krzaczek. Znajdujesz Ashley w szafie. Tutaj jesteś. Tada! Brakuje mi jednej kończyny. Myślałem, że ty ją masz. Mam. W żołądku. Ty też. Rozetniesz mnie, żeby ją wyjąć? Wolałbym tego nie robić. Zresztą, po co ci akurat ta? Za to masz jeszcze 12 takich. Prawda? No tak, tylko nie mamy chyba piły. Więc wychodzisz czy nie? Zapytaj się Layli, czy wyjdzie się pobawić. Pytam o Ashley. No to nie wychodzę. Jak chcesz. No dobra. Zdobywasz uciętą kończynę. Witam z powrotem, młody Graves. Widzę, że posiadasz nieobecną kończynę. Jednak nie do mnie ona należy. Nie ma to jednak większego znaczenia. Łoki.
Co teraz? Zdobywasz kończynę. I zdobywasz kończynę. Sądzisz, że płomienie strawiły całe moje śmiertelne oblicze? Zaiste nieprawda. Wnętrze zamrażarki nie spłonie. Może lekko się przypale, ale spłonąć? Niedoczekanie. Najgłupszym jakiś dokonał czyn było pozostawienie moich szczątków w swoim mieszkaniu. Palcie niebiosa, które dusza chciała ochronić i rozpaliła żywioł ognisty, pochłaniając wszystko. Bla 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 bla. Kładasz kończyny zamrażarki. To ci o czymś przypomina. Skrzynia. Kolejny trup. Nie chcę. Ale musisz. Dajemy, Nina. Wyspałaś się? Mam nadzieję, że miałaś czas pomyśleć. Nie ma odpowiedzi. Pewnie jeszcze śpi. Oj, ona nie śpi. Lejli kopi w skrzynię. Pobudka! Przestań już. Otwierasz skrzynię. Oj. Ups. Czekaj. To co? Dlaczego ona nie żyje? Jak ona... To niemożliwe. Co się tu dzieje? Nie dramatyzuj. Jeżeli tak łatwo można cię zabić, to najwidoczniej natura cię nie chciała. Zamknij się, po prostu bądź cicho. Daj se spokój. Zostaw ją tu. Zebrałeś patyka. Teraz wygląda tak, jakby ona sama tam weszła. Ale nie. Nie połamałaby sobie paznokci na ścianach tej skrzyni, gdyby sama tam weszła. No trudno. I tak nikt nie wie, że tu jest. Zostawmy ją tu. Nie. Ona tu zacznie gnić. Jeżeli ktoś tu przyjdzie, żeby jej poszukać, jej rodzina już jej szuka. Tylko kwestia czasu, kiedy ktoś tutaj zajrzy. To co zrobimy? Ja... Kurwa! Chowajmy ją. Co? Jeżeli nikt o tym nie wie, to nie ma problemu. Ale oni się dowiedzą, Ashley. Znajdą tu ciało i się dowiedzą. A potem zamkną mnie w więzieniu do końca życia. Mnie też. Będzie dobrze. Będziemy razem. Nie! Nie, ty kurwa idioto, nie rozumiesz? Chłopaki i dziewczyny nie idą do tego samego więzienia. Oni nas rozdzielą. Skąd miałam to wiedzieć? Jeżeli jesteś taki mądry, to wymyśl, co z nią zrobimy. Dobra, może... Możemy gdzieś ją schować. Na przykład w grobie. Tak, zakopmy ją w grobie. Dobra, gdzie? Najlepiej gdzieś w lesie. Niedaleko stąd jest park. Tak, tam powinno być dobrze. Ale najpierw musimy ją w coś owinąć. Nikt nie może wiedzieć, co niesiemy. Tylko w co ją owinąć? No to tu jest cholera plandek, więc... się nada. Zdobywasz plandekę. Zawijasz ciało Niny w plandekę i ją wynosicie. Ja pierdolę. Nie znalazłam łopat, ale deski pewnie też zadziałają. W sumie wyglądają jak łopaty, tylko uważaj na drzazgi. Drzazgi, to akurat najmniejsze moje zmartwienie. Znajdź miejsce, gdzie łatwo będzie kopać. Zdobywasz deskę. Oh, shit happens. Może tutaj? Nie ma tu chyba żadnych korzeni. Zmęczona jestem. Tak, to jest o wiele trudniejsze niż się tego spodziewałem. Wystarczy już? Grób powinien mieć około metra, nie? Walić to! Zmieści się. Aj, dobra. Ja bym to głębiej wykopał, bo zaraz wiecie, jakieś zwierzątka czy coś. Hej, co chcesz jeść? Co? Co dzisiaj na kolację? O, ja chciałem zrobić paluszki rybne. Nieźle.
Czyli to jest kurwa normalnie psychopatka. Ty i Layli wpychacie zwłoki do grobu. Serio. To jest kurwa normalnie psychopatka.